Dobrze, quiz. Co to jest? Szmata. Pejoratywnie. Szmata. Daj mi ją. Ręczniczek. Dobrze. Dla sochy. Dobrze. Jest fanka sochy i ręczniczków. Tak jest. To jest ręczniczek dla sochy. Socha będzie ostatni. Socha mówi, weź mi ten ręcznik na scenę. Ja mówię, pochuj ci ręcznik na scenie. No a się okazuje, że jedni pocą się grając z squasha, inni jak stoją. Taka jest sytuacja. Tradycja nakazuje, że na koniec jestem najlepszy, najśmieszniejszy. My mamy w dupie tradycję. Przed wami z Wrocławia Mateusz Socha! Siemano. Siemanko, Zielona Góra. Co tam u mnie? Ogoliłem nogi. Zaczęło się niewinnie, zacząłem od jaj. Że wiecie, wakacje się zbliżały, może jakaś chapsnie, kurwa, zobaczymy. Więc ogoliłem je i słuchajcie, tutaj patrzę. To jest nieciekawa sytuacja, nie? Bo ja tutaj mam busz. Tu jest... mojego kutasa nawet nie widać. To jest, kurwa, nie, on gdzieś tam wędruje. Kojarzycie, jak jesteście w parku i wiewiórka przebiegnie przez trawę, nie? I czasami się wychyli, żeby zobaczyć, co się dzieje. To jest mój kutas w tej sytuacji. On po prostu tam czasami zajrzy, kurwa, i... Mówię, nie może tak być. Zgoliłem tutaj, nie? Żeby, wiecie, uwydatnić troszeczkę. I tu dalej chujowo wyglądało, bo tu po bokach miałem kłaki, nie? Jakby całe... Kojarzycie, jak wejdziecie do brudnego auta i włączycie wycieraczkę i tylko szyba jest czysta, nie? Całe auto ujebe. To jest dokładnie, kurwa, mam tutaj czystą szybę, nie? To jest dramat. Można się przejrzeć, nie wiem. Mówię, nie może tak być. Zgoliłem dalej, jakby potąd, nie? Nie, kurwa, jakbym w Chorwacji kąpielówek nie zmieniał. Co to jest, nie? No dramat jakiś, nie? Mówię, poleciałem dalej, lecę dalej do kolan, że nie rozpędzajmy się. Poleciałem do kolan, stoję przed lustrem, kurwa, dla Juventusu gram, co to ma być? Zajebiste getry, nie? I zgoliłem całe, nie? I teraz wiecie, jakby zacząłem, żeby zgolić tutaj, żeby uwydatnić swojego penisa, teraz w całości wyglądam jak pizda, kurwa, to jest... dramat. Ale fajnie, fajnie, Zielona Góra, bardzo lubię tu przyjeżdżać. Ja pochodzę z Żagania, może ktoś kojarzy, niedaleko. Tak jest, kurwa. Także niedaleko. Przyjeżdżałem na Falubas, do Fokusa też. Jakby do Fokusa tylko, kurwa, na zakupy. Ale też szanuję waszych żuli. Macie zajebistych żuli w Zielonej Górze, nie? W sensie ostatnio jestem, to znaczy ostatnio, jakiś czas temu byłem w Zielonej Górze, przechadzam się. Podchodzi do mnie żul. Taki typowy zielonogórski żul. Piękny okaz, nie? Poszedł do mnie w ogóle z ćwiarą wody, bez zakrętki, wyjebane, nie? W sensie wiecie, w Stanach mają w papierowych torebkach, we Wrocławiu gdzieś kitrają się na ławce, a w Zielonej Górze, kurwa, jak paniska. Wyjebana, nie? I od niego nawet nie było czuć tego żulerskiego wajbu, tego takiego, czy mógłbyś... Nie, od niego było czuć takie... Co ty mi możesz dać? Przekurwa wszystko mam, co ty mi możesz dać? Ja się czułem, że ja go muszę prosić, żeby mu pomóc, wiecie o co chodzi. Ale rozjebał mnie totalnie, podchodzi do mnie, mówi: kierowniku szanowany. Już go lubię, nie? Bo ja nie jestem zwykłym kierownikiem jak we Wrocławiu, kurwa. W Zielonej Górze jestem kierownikiem szanowanym. W hierarchii żuli to ja mam, kurwa, włości i tytuł szlachecki. Kierownik szanowany, Mateusz Socha, bardzo mi miło. I właśnie powiedział, powiem wam słowo w słowo to, co mi powiedział. Zwaliło mnie to znów, musiałem sobie to zapisać. Nie? Mówi do mnie: kierowniku szanowany, jestem troszkę najebany. Toaz dziś za ciebie wznoszę i ognia bardzo proszę. Bo jam jest przyjaciel twój, jarać mi się chce i hu. Ja mówię, ja pierdolę żul poeta. On musi być jakimś bardem albo minstrelem wśród żuli. Kurwa, w Zielonej Górze takich macie bardów właśnie. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, on poprosił mnie tylko o ognia. Który żul tak robi? Ja jestem przyzwyczajony do tego, że żule ze sprzętu do palenia to mają tylko ryj. Fajek zazwyczaj nie mają, kurwa. Ale poprosił o ognia, myślę, dam mu tego ognia, daję mu tego ognia. Wdzięczność pojawiła się na jego twarzy, nie? On bierze tego ognia i mówi: a, i papieroska bym jeszcze poprosił. Ja tak, skurwysyn, oszukał mnie, no. Zielonogórski żul poeta oszust, kurwa. Żule ostatnio ostro w marketing idą, bowiem. Oni są wszyscy po psychologii biznesu na UZ-cie, kurwa. To jest masakra, no.
Dobra, ale zielono, macie tutaj kluby? Żeby to, to, czy to jest to miejsce, do którego chodzicie? Nie? Są jakieś? Dobrze. Jakby wiadomo, faceci chodzą do klubu na podryw głównie. Ja już się tego wyzbyłem, ja nie chodzę na podryw do klubu. Ja chodzę na podryw do supermarketu. Panowie, sprzedam wam ten patent, bo jest zajebisty. W sensie, w supermarkecie po pierwsze macie coś wspólnego. Jesteście na zakupach, można zagadać o wszystko. Nawet kurwa o pomidory. Widzisz jakąś dziewczynę przy warzywach, kupujesz pomidory, ja też. O mój Boże. Mamy tyle wspólnego. Poza tym w supermarkecie od razu wiadomo, która dziewczyna jest wolna, a która jest zajęta. Zajęte dziewczyny, one są pełne stresu, one zapierdalają, nie? Bo one, wiecie, zostawiły swojego typa z synem na chacie, jak się pośpieszą, to syn jeszcze będzie żył, nie? Więc one zapierdalają z tym wózkiem, ściągają wszystko z pół... Do takiej spróbuj zagadać. Kupujesz pomidory, spierdalaj! Nie podchodź bez kija, kurwa. Nie? A wolne dziewczyny to jest inna bajka. Wolne dziewczyny, one się przechadzają po sklepie. One sobie chodzą, kurwa, ręką półki smyrają, nie? Dlatego one są takie czyste, te półki. Podchodzą, wezmą jakiś produkt, nie? Zaśmieją się pod nosem. Odłożą na półkę, nie? W ogóle nie wiem, czy panowie widzieliście taką sytuację. Podchodzi dziewczyna, bierze produkt. Nie dlatego, że na tym produkcie w składzie jest napisane coś śmiesznego. Gluten? To brzmi jak niemieckie smarki, gluten. Nie. Ona tego nawet nie czyta, nie? Ona właśnie przypomniała sobie, jak parę dni wcześniej dojebała w pracy koleżance, której nie lubi. I kurwa, teraz się z tego śmieje, nie? I ona powiedziała, że jestem głupią zołzą, a ja jej, że chyba ty. Hej, dojebałam. I ostatnio jestem w supermarkecie, widzę piękna dziewczyna, nie? Mówię, będzie moja żona, muszę zagadać, nie? I zanim powiem, co się stało, muszę zejść na taki poboczny temat. Bo czasami zdarzają się takie sytuacje, że poznajecie jakąś osobę i od razu jesteście zafascynowani. W sensie ta osoba nie ma wad, jest jakby im bardziej poznajecie tą osobę, tym więcej atutów widzicie u tej osoby. Aż do momentu, kiedy pojawi się ta jedna wada, która rozpierdoli całą tą resztę. Ja to nazywam takim efektem balonu uwielbienia. W sensie poznajecie jakąś osobę, ten balon jest coraz większy, 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 aż do momentu tej jednej wady, nie? Zrobimy to na przykładzie. Poznaję jakąś dziewczynę. Na początku, wiadomo, liczy się aspekt wizualny. Patrzę na nią, mówię, wow, ale ładna dziewczyna. Balon jest większy. Rozmawiam z nią, mówię, wow, jaka inteligentna. Później mówię jej żart, ona się śmieje, czyli lubi wysublimowane poczucie humoru. Później zabierają ją do restauracji, podchodzi kelner, pyta co podać. I ona patrzy w kartę, mówi, macie coś w wege? Dobra, inny przykład. Z drugiej strony. Dziewczyny, jesteście we trzy w klubie, ty i dwie twoje koleżanki. I sobie tam wypatrujecie, stoicie przy barze. I w oddali widzisz, no ciacho jak chuj. No sztos typ, no po, no kurwa. Mistrz. I nagle spojrzał w twoim kierunku. I on tu kurwa spojrzał! I one, o kurwa! Gdzie patrzysz, idzie w twoim kierunku. On tu kurwa idzie! Ja pierdolę! W końcu podchodzi, przedstawia się, mówi cześć, Mateusz, bo to ja. Nie, przedstawia się i mówi do twojej koleżanek, ej dziewczyny, nie macie nic przeciwko, żebym porwał waszą koleżankę na parkiet, nie? I one, idź kurwa, idź! Ty myślisz, jaki on jest szarmancki? Idzie się na parkiet i on świetnie tańczy. Myślisz, jak on świetnie tańczy? I zaczyna cię gadać i on mówi, słuchaj, może pojedziemy do mnie, obejrzymy jakiś film, mam bajki Disneya. A jak nie, to jasne, zamówimy taksówkę, odwiozę cię do domu, nie ma problemu. Ty myślisz, jaki on jest dżentelmen? Ale z kolei największe ciacho, jakie widziałaś. Idziesz, nie? Więc stoicie przed drzwiami jego mieszkania. I on mówi, słuchaj, sorry, ale mam taki mały bałagan na chacie. Jest takie... Trochę kurwa schodzi, jest... Ale wchodzicie do środka, jest kurwa błysk. No jest czysto, jak... Ty myślisz, jaki on jest skromny. No jest czy odsuwasz komoda, tam perfekcyjna pani domu się masturbuje. Ja pierdolę, jak tu jest czysto. Wchodzicie do kuchni, w zlewie nie ma naczyń, na suszarce nie ma naczyń, czyli pozmywał i pochował. No kurwa, ideał.
później proponuje ci herbatę, a ty od razu się na niego rzucasz, zaczyna się całować. On ci ściąga spodnie, rzuca za siebie i one same składają się w kostkę, kurwa. Później ściąga ci spodnie, ściąga majtę, robi minetę, ty się czujesz, jakby to robiło 5 lingwistów i pies. Naraz, kurwa! Później on ci ściąga, ty mu ściągasz spodnie, ściągasz majtki, to co tam jest, ja pier, to jest jego obwód, kurwa, to jest, to nie jest kutas, to jest wieża ciśnień, kurwa, która pompuje twoje marzenia, nie? Jak on leży na plaży, jastrzębie na tym lądują, ale nic nie widzą, tak chmury wszystko zasłaniają, jest tak duży, kurwa, i wchodzi w ciebie i za pierwszym pchnięciem czujesz poczucie bezpieczeństwa, za drugim miłości i za trzecim słyszysz takie, oj, oj, jak to się mówi, trzy ruchy, worek suchy? No to do wyjebania, nie? Więc jestem w supermarkecie. Jestem w supermarkecie. Widzę tą piękną dziewczynę, nie? Mówi, muszę zagadać, ale już mam podchodzić i widzę, że jakiś inny typ się przypołętał, nie? Mówię, skurwysyn, zajebał mi patent, nie? Ale nie słyszałem, co to się mówią, widziałem tą sytuację i to było tak, że on coś do niej powiedział, ona mu odpowiedziała, typa tak wryło, machnął ręką i sobie poszedł, nie? Ja mówię, jaki frajer. Zbyła go pierwszym tekstem. Panowie, nie wolno, nie? Jak dziewczyna próbuje cię zbyć pierwszym tekstem, próbujesz drugi raz. Jak próbujesz zbyć drugim tekstem, próbujesz trzeci raz. No ale wiadomo, jak już próbujesz zbyć trzecim tekstem, no to już wtedy trudno, trzeba zgwałcić. Ale moja kolej, nie? Podchodzę. Była przy dziale z nabiałem, oglądała jakiś tam jogurt naturalny, nie? Mówię, jak tu zagadać? Mówię, uważałbym na te jogurty, bo ostatnio jak brałem, się okazało, że były po terminie. Sztos tekst. Same plusy, zero podtekstów, no geniusz podrywu, kurwa. I ona tak spojrzała na mnie, uśmiechnęła się. Nie miała jedynki. Mówię, a jebać to. Nie miała jedynki, kurwa. W sensie nie miała zęba, wiecie. Znaczy pozostałe mleczaki miała. A, kto by się spodziewał, kurwa, że w tym kierunku pójdzie żart. Dobrze. No ale nie bez kozary mówiłem ten żart, ponieważ chciałem poruszyć inny ważny temat. Wszyscy kojarzymy Rafała Paczesia. Już padło to pytanie dzisiaj. Jakby wiadomo, Rafał jest obecnie na topie. Jest to komik, który bije rekordy popularności. Jakby nie dziwnego, jest bardzo śmieszny, bawi mnie jak mało kto. Tyle, że my, komicy, mamy taki mały problem. Ponieważ każdy z nas wrzuca jakiś film na YouTube'a, jakiś swój materiał i pod każdym znajdzie się przynajmniej jeden komentarz, który brzmi: naśladuje Paczesia. I to jest dla nas trochę niesprawiedliwe, ponieważ jakby dzisiaj widzieliście na scenie 6 odmiennych stylów komediowych. Każdy wypracowywał ten styl godzinami spędzonymi na scenie. I więc takie porównanie jest trochę tak z płyca, nie? Mi się wydaje, że to jest na tej zasadzie, że ktoś ogląda Rafała, mówi no śmieszny, później ogląda innego komika, mówi no śmieszny, czyli naśladuje Paczesia. Nie mam innego wytłumaczenia. Ale ja bym chciał to wyjaśnić. Zrobimy taki mały eksperyment. Przed chwilą mówiłem żart o supermarkecie. Ja go mówiłem jako Mateusz Socha. Teraz ten żart zrobię w stylu Rafała Paczesia. Okej? Okay? Kurwa, robimy to, czekaj. Muszę się, kurwa, rozpędzić, to nie wiecie. O kurwa, mi się wyjebał tam posłuchaj. Siemano, Zielona Góra, ja pierdolę, gdzie jesteśmy? U mnie na chacie, zobacz, kurwa. Jakie firanki sobie pierdolnąłem, w Leroy Merlin, tanie nie były, kurwa, zobacz. Balkony, kurwa, wyjebane, nie mam na dworze, kurwa, w domu sobie jedno. Ty masz takie na chacie balkony? Dobra, kurwa, nieważne, czekaj. Dobra, słuchajcie, opowiem wam, co było. Ostatnio 8 rano, sobota, Rafciu śpi na kacu. I moja mnie budzi. Rafał, ja mówię, ja pierdolę został. Nie, Rafał, dzisiaj taka piękna pogoda, chodźmy na piknik, idź do Biedronki, kup zakupy. Ja mówię, jakie Biedronki, kurwa. Przecież Biedronka jest dla biedaków, no kurwa, czy ja wyglądam na biedaka? No błagam was, czy ja kurwa w Gorzowie tramwajami napierdalam? No proszę was, kurwa. Czy ja na majówkę, kurwa, do Dziwnówka jeżdżę? No proszę was, kurwa. No błagam was. Czekaj, kurwa.
Nie, kurwa, ja jestem przedsiębiorcą, kurwa! Domy stawiam, 3 pracowników mam! Tak! No błagam was, kurwa, proszę! Mówię, jakaby błagam was jebać biedę. Jebać biedę, kurwa. Nie wsiadam, nie jadę do Biedry, wsiadam w auto, wysiadam pod Lidlem. Mówię, new job, new cash, zobacz co jest, Rafał w Lidlu się bawi dzisiaj, tak. Wchodzę do środka, zapierdalałem z tym, jak pojebałem. Mówię, kurwa, chodź tu, gdzie jest, zostaw. Mówię, jedna to była popierdolona. No kręciła normalnie, gumę paliła w sklepie, kurwa, driftowa, bo wybrała wózek cyrkiel. No zapierdalała dookoła, jak pojebana. Mówię, słuchajcie, dalej. Idę dalej, z kolei tam w głębi, kurwa. Wchodzę w głąb sklepu, tam te wolne pizdy chodzą. Kurwa, ręką półki smyrają. Mówię, na chuj czyścisz te półki? Na chacie by sprzątała, kurwa. Co, ja nie wiem? Mówię, wróci z supermarketu. Rafał, sprzątałam cały dzień w supermarkecie. Posprzątaj w domu. Ja co, biorę Domestos i dużo. Dużo. Tu kiedyś nalałem dużo. Dobrze, tak, czysto ma być, dobrze, jeba. Słuchajcie, idę dalej, dzwoni do mnie Telem. Kto dzwoni? No moja dzwoni, kurwa. Mówię, halo, Rafał. A ja ogoliłam nogi dzisiaj. Kup Durex Play, Rafał. Mówię, zbierdale, kurwa, Durex Play, chyba ją pojebał. Przecież ja w T-Mobile'u jestem, ja jebię, jakie Play. Nie wiem, kurwa. Ale słuchajcie, idę dalej, pan, o, fajna dupa. Mówię, podejdę, może ją zajdę, kurwa, albo od razu za psiochę złapał. Nie, poczekaj. Jak Jaguar, może ją zajdę, nie wiem. Ale co do niej zagadać, nie wiem. Mówię, że może twój stary to złodziej, bo zajebał gwiazdę z nieba ci w oczy wpierdol. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Poczekaj, kurwa, bo wam nie dokąd. Pewnie, że brawa, dobra. Mówię, może twój stary to piekarz cukiernik, bo taką garpatkę odjebał. Nie wiem, nie wiem. Takie kajzery ci zrobił? Ci eklerem w tysia wjadę? Nie wiem, nie wiem. Mówię, chuj, nie będę gadał, sama mnie rozpozna. Jesteśmy w Łodzi, w Lidlu, no kurwa, mnie Rafcia nie rozpozna. Mówię, chodzę dookoła niej i ta nawet na mnie nie patrzy, jebam. Mówię, kurwa, ciągle te jogurty oglądam. Mówię, chcesz białka, Rafciu, ci zaraz dam. Poczekaj. Kurwa, nie wiem. Mówię, bo ostatnio to jebałem na siłce, to się napnę, to mnie zobaczy, czeka. Mówię, Rafał, nie popisuj się. I mnie zauważyła. Spojrzała na mnie, uśmiechnęła się. Nie miała jedynki. Kurwa, nie miała jedynki. No Jonika nie miała jedynki. Niech chuj, sam do niej zagadam, czekaj. Zarówno ty, jak i ten jogurt do bigosu, tak jest, kurwa, co będę. Widać różnicę? Nie napnę. I on się dziwi, kurwa, że z ręcznikiem na scenę wychodzę. To jest dramat. To jest dramat. On tak godzinę napierdala, to jest masakra. Ale dobra, słuchajcie, tak na zakończenie. Może zostaniemy jeszcze w tematyce podrywu. Jakimś chodziłem częściej na kluby, teraz już rzadziej. Bo teraz zauważyłem, że dziewczyny chodzą do klubu potańczyć. Kiedyś tego nie było. Zapytajcie jakiegokolwiek typa, po co idziesz do klubu potańczyć? Na bank, idzie się socjalizować, na podryw. Tańc to jest tylko narzędzie. A dziewczyny faktycznie chodzą potańczyć. Teraz wchodzisz do klubu, czasami widzisz dwie dziewczyny, które tańczą twarzą do siebie. Wokół jest oczywiście zgraja typów. Każdy chce zagadać, nie? Już w końcu jeden się odważy, mówi, ej, zatańczysz? Nie, nie, ja z koleżanką teraz. Oni wszyscy chcą nas wyruchać, to jest zajebiste. To jest takie łechtanie ego, kurwa. Ale tak sobie myślałem, kto mógłby być takim perfekcyjnym podrywaczem? Że żadna kobieta nie mogłaby mu się oprzeć. I wymyśliłem, Jezus. Już wam tłumaczę, o co chodzi. Powiedzmy, w naszych czasach żyje Jezus. Wrócił, jest taki modern Jezus i ubrany w garnitur, sandały, idzie na klub. Wchodzi do klubu, przy barze stoi dziewczyna i on zagaduje. Mówi, cześć. Czy tam, niech będzie pochwalony ja. Mówi, cześć,
Jak masz na imię? Weronika, o mój tato. Napijesz się czegoś? Może winka ci postawią? Ona, no pewnie. Barman, dwie szklanki wody. Miałeś wino postawić. Moment, kurwa, czekaj. Podjeżdżają dwie szklanki, teraz zobacz, patrz co będzie, zobacz teraz. Expelliarmus! Czy nie wiem, nie znam zaklęcia na zamienianie wody w wino. Jest Expelliarmus, nagle woda zamienia się w wino. Ona mówi, matko boska, mojej mamy w to nie mieszę. Najpierw ją daję, on wypił, ona wypiła. Mówi, napijesz się drugiego? Ona, nie, raczej nie powinnam. No dawaj, spróbuj. No dobra. YOLO. Co? YOLO. You only live once, czyli żyje się tylko raz. Kto żyje raz? Ten żyje raz. I nagle słychać DJ-a. Specjalne pozdrowienie od Pawła do Koryntia. Ja, są moi ludzie. I zaprosił ją do tańca. Zatańczysz? No pewnie. Idą na parkiet. Już ją bierze. Mówi, DJ? To zwykle. Jest raz, dwa, trzy, raz twoją barkę. Dziś zostawiam na brzegu. Ona, o Jezus, Jezus, jak ty świetnie tańczysz na tym parkiecie. Ty nie widziałaś, co ja na wodzie odpierdalam dziewczyny. Tańczą. Jezus, jaki ty jesteś świetnie zbudowany, no ciało Chrystusa, kurwa, wiesz o co chodzi. Tańczą. Dlatego uważam, że Jezus byłby najlepszy. On jeszcze ma najlepszy tekst na podryw ever. Mówi, jedziemy do mnie? Ona mówi, nie. Zaprawdę powiadam ci, że dziś ze mną będziesz w raju. I ona się godzi. Wychodzą na dwór. I on mówi, Jezus, gdzie jest twoja fura? Mówi, jaka fura? Mam osła. Dziękuję, Zielona Góra, tyle z mojej strony. Jeszcze super, naprawdę. Dzięki wielkie. Mateusz Stachura.